Witam serdecznie. Zapraszam na odcinek Dom, jak zmienili się aktorzy. Tomasz Borkowy, urodzony we wrześniu 1952 w Warszawie. Aktor i reżyser teatralny. W 1977 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną imienia Ludwika Sulskiego w Krakowie. Jako aktor filmowy zagrał w Polsce w 11 filmach i serialach telewizyjnych. Jednak znany jest głównie z roli Andrzeja Talara w serialu Dom. Po wstrzymaniu serialu w czasie stanu wojennego wyemigrował w 1982 do Wielkiej Brytanii. W 1983 został współdyrektorem artystycznym londyńskiego Café Théâtre Upstairs, który reżyserował przez ponad 3 lata. W tym samym czasie uczył w londyńskiej Akademii The Drama School. Od 1990 do dnia dzisiejszego związany jest z Edinburgh Festival Fringe, największym i najstarszym festiwalem teatralnym na świecie, organizowanym co roku w sierpniu przez 3 tygodnie. Jest dyrektorem artystycznym Universal Arts, organizacji prowadzącej i programującej 2 teatrowe festiwale, promującej międzynarodowe spektakle na scenach świata. Na stałe mieszka w Edynburgu, gdzie prowadzi szkołę aktorską wraz ze swoją drugą żoną Laurą Mackenzie Stewart, prywatnie córką Johna Mackenziego Stewarta, byłego prezesa Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Halina Rowicka, urodzona we wrześniu 1951 w Czerwonce Folwark, aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna. Tuż przed ukończeniem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie wystąpiła w spektaklu dyplomowym Wojciecha Młynarskiego Po takie mamy życie, reżyserowanym przez Kazimierza Rudzkiego u boku Wiktora Zborowskiego, Marii Winiarskiej, Mieczysława Hryniewicza i Janny Chodakowskiej. Po raz pierwszy trafiła na kinowy ekran jako podporucznik Emilia Chorak w dramacie wojennym Andrzeja Konica W te dni przedwiosenne z Leonardem Pietraszakiem. Zaskarbiła sobie sympatię najmłodszej widowni, występując w teatrze telewizji w cyklu barokowych baśni Bajki pana Perrault. Kiedy aktorka Joanna Pacuła opuściła Polskę i zrezygnowała z dalszej pracy w serialu Dom, została zastąpiona przez Halinę, która w latach 1982-2000 grała bohaterkę Ewę Szymosiuk-Talar, żonę Andrzeja. Jolanta Żółkowska, urodzona 7 marca 1955 w Siedlcach, aktorka filmowa i teatralna. W 1979 ukończyła PWST w Warszawie. Występowała w Warszawskim Teatrze na Woli, Teatrze Narodowym i Teatrze Komedia. Aktorka współpracowała także z Teatrem Scena Prezentacje w Warszawie. Jest siostrą aktorki teatralnej i filmowej scenarzystki Joanny Żółkowskiej, która ogólnopolską rozpoznawalność zdobyła dzięki roli Anny Surmacz-Kozioło w serialu Klan. Jolanta jest ciotką aktorki Pauliny Holc, była żoną aktora Krzysztofa Kołbasiuka, zmarłego 3 marca 2006 roku na zawał serca, z którym miała syna Kamila, urodzonego w 1983 plastyka. Hanna Lachman, z domu Iwanowska, urodzona 20 czerwca 1937 we Włocławku. Aktorka filmowa, a także teatralna. W latach 1961-84 była aktorką teatru Komedia w Warszawie. Najbardziej znana z roli w serialu Dom Jana Łomnickiego, gdzie wcieliła się w postać Wandy Jasińskiej. Aktorka zmarła 24 czerwca 2012 w Warszawie, pochowana na cmentarzu Brudnowskim. Joanna Agata Rzeszewska, urodzona 2 stycznia 1956 w Łodzi, aktorka oraz lektorka filmowa. Ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Zadebiutowała w filmie w 1977 roku. Występowała w Teatrze Rozmaitości, w Teatrze Komedia w Warszawie. Jest córką reżysera filmowego, który był od 1958 związany z Telewizją Polską, Janusza Rzeżewskiego, który w 1952 ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Historii Sztuk, zmarłego w 2007, oraz kostiumograf Lidii Rzeszewskiej. Daria Trafankowska, urodzona w styczniu 1954 w Poznaniu, aktorka telewizyjna i teatralna, lektorka, prezenterka telewizyjna oraz dziennikarka radiowa. W 1979 ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Pracowała jako adepka w Teatrze imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Była również lektorką i dziennikarką radiową. Od 1979 związana z teatrami warszawskimi. Pracowała w Teatrze Pantomimy w Warszawie, potem w Rozgłośni Harcerskiej.
Do 1981 grała w Teatrze Narodowym, następnie w Teatrze Powszechnym. Prowadziła wraz z aktorem Januarem Brunowem teleturniej matematyczny dla dzieci Szalone Liczby. Pod koniec życia znana przede wszystkim z roli Danusi Dębskiej, siostry oddziałowej w serialu Na Dobre i na Złe. Była żoną reżysera Waldemara Dzikiego, z którym miała syna Wita. Aktorka zmarła na raka trzustki 15 kwietnia 2004. Została pochowana w Warszawie na cmentarzu pomorskowskim. Leonard Andrzejewski, urodzony w styczniu 1924 w Warszawie. Aktor filmowy, teatralny i telewizyjny, asystent reżysera teatralnego. Założyciel prowadzonego wraz z żoną Lucyną robotniczego studia teatralnego przy Teatrze Ludowym, późniejszym Teatrze Nowym. Występował w Teatrze Domu Wojska Polskiego, Teatrze Dramatycznym imienia Stefana Jaracza, Nowym, a także miał możliwość współpracy z takimi reżyserami jak na przykład Jerzy Antczak, Aleksander Bardini, Karol Borowski, Jan Bratkowski, Emil Haberski czy Mariusz Dmuchowski. Aktor zmarł 18 października 1997 w Warszawie. Pochowany na cmentarzu Brudnowskim. Stefan Schmidt, urodzony w sierpniu 1943 w Biłgoraju. Aktor teatralny i filmowy, malarz. W 1965 został absolwentem PWST w Warszawie. Jako aktor teatralny związany z warszawskimi teatrami, klasycznym, rozmaitości i polskim. W 1997 wraz z żoną aktorką teatralną i filmową Alicją Jachiewicz, która w 1970 po raz pierwszy zagrała w produkcji filmowej, wcielając się w postać Niteczki w serialu Kolumbowie, a 3 października 1971 miał miejsce jej debiut teatralny, powołał Fundację Kresy 2000, mającą na celu działalność na rzecz kultury i sztuki współczesnych kresów RP. W 2003 roku za tę działalność zostali uhonorowani nagrodą Pro Publico Bono. W latach 2003-2019 pełnił funkcję dyrektora Biłgorajskiego Centrum Kultury. W wyborach w 2007 Stefan Schmidt bez powodzenia kandydował do Senatu. W 2012 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2005 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Anna Ciepielewska, urodzona 7 stycznia 1936 w Ostrogu. Aktorka teatralna i filmowa. W 1952 ukończyła pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Była absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, którą ukończyła w 1956. Zadebiutowała w Teatrze imienia Żeromskiego w Kielcach i Radomiu. Później przeniosła się do Poznania. Od 1959 była aktorką teatru imienia Wyspiańskiego w Katowicach. Od 1963 pracowała w warszawskich teatrach, klasycznym, Ateneum i Nowym. Była członkinią zarządu Warszawskiego Koła Artystów Seniorów przy ZASP. Była żoną aktora Stanisława Niemińskiego, który rozpoczął studia na Krakowskiej Akademii Medycznej, jednak je przerwał i zdał egzaminy do Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej w Krakowie. Wybitna aktorka zmarła w wyniku choroby nowotworowej 20 maja 2006 w Warszawie. Pochowana na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Miała 70 lat.